Brawl Stars, jest dzisiaj ze mną Farel. Witam wszystkich, cześć, hej. I moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zagramy o Choco Piper, która dzisiaj właśnie pojawiła się w sklepie i kosztuje 80 gemów, więc jest troszeczkę tańsza niż poprzedni skin i myślę, że Farel ma duże szanse na to, żeby ją wygrać, bo on zawsze wygrywa te tańsze skiny. Ja jestem najlepszym Piperem, nie, snajperem, przepraszam. No dobra, zobaczymy, sprawdzimy to dzisiaj. No, się okaże, to prawda. Się okaże. A jeżeli się już okaże, no to Farel, jeżeli przegra, dzisiaj, będzie musiał... Dzisiaj mamy karę. Nawet nie chcę o niej słuchać. Dzisiaj mamy czekoladowo-kiełbaskową karę. Proszę bardzo. Z racji tego, że jesteśmy na keto i nie mamy zbyt dużego pola popisu, no to dzisiaj będziemy zajadali się kiełbasą z keto czekoladą. To wygląda strasznie, smakuje pewnie jeszcze gorzej. Ale no... Parówczany uśmiech. Na tym ma polegać kara, co nie? Tak więc trzymajcie kciuki, żebym to nie była ja i oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z Win równa się skin z takimi challenge'ami. Chciałem podkreślić, że ta kiełbaska jest jeszcze podwędzona, także bardzo ładnie pachnie. Ja uwielbiam kiełbaski podwędzane. Ja nie. Ale to coś to jest... czego? Moment. A, przypomniało mi się, że nie znam angielskiego. Dobra, nieważne, jest z jakichś ciastek zrobione. Na pewno z ciastek, jak to jest keto. Dobra, oczywiście, skoro jest Win równa się skin, no to my również przygotowaliśmy konkurs, w którym możecie wygrać 80 gemów, ale najpierw muszę ogłosić zwycięzcę na karnet bojowy z Fortnite'a, ponieważ w poprzednim odcinku ogłosiłam konkurs, wy wzięliście udział, więc oto właśnie jest ten zwycięzca. Koniecznie odezwij się na maila w celu odebrania nagrody, oczywiście maila znajdziesz w opisie. A wy, moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie na 80 gemów, to jedyne, co musicie zrobić, to przede wszystkim wspierać z kodem Farel. Jeżeli nie chce wam się wpisywać kodu, to koniecznie kliknijcie w pierwszy link w opisie, przeniesie was do strony i musicie potwierdzić, że macie Brawl Stars i kod automatycznie sam wam się wpisze. Poza tym musicie zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał i w komentarzu możecie napisać, że wszystko zostało zrobione. A ja już w kolejnym odcinku ogłoszę szczęśliwego zwycięzcę. No i teraz pojawi się dwóch zwycięzców, którzy podesłali nam filmiki, jak robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars i dzięki temu zdobyli kody Paysafe Card o wartości Megaboxa. Ja chciałem wszystkim wspierającym z całego serduszka podziękować. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to, podsyłajcie nam na mail kodfarel@gmail.com, a jeżeli wasz filmik pojawi się na naszym odcinku, to znaczy, że wygraliście kod PSC o wartości Megaboxa. Co, moja droga, jesteś gotowa? Jestem zwarta i gotowa. Pamiętajcie, żeby trzymać kciuki. A, zapomniałabym, przecież musimy jeszcze zaprosić do sklepu. Aha, patrzcie, jaka koszulka. Gościu, jakbyś chciał wyglądać szykownie i wygodnie na Wigilii, to z takim krawatem można iść wszędzie, do kościoła, na zakupy, do lasu pochodzić. Tak. Węgiel do piwnicy przerzucać. Tak. Wszędzie można. Węgiel. Wbijajcie, pierwszy link w opisie. Tak jest, zapraszamy. Okej, kochani, jak widzicie, jesteśmy już w moim sklepie i mamy tutaj naszą czekoladową Piper za 80 gemów, w której skład wchodzi specjalny model zadymiarza, specjalne animacje oraz specjalna tekstura. No, ja naprawdę już chyba mam wszystkie skiny do Piper, które do tej pory pojawiły się w Brawl Stars, więc bardzo by było fajnie, gdybym zdobyła tego skina, ponieważ to by był kolejny skin do mojej kolekcji. Trzymajcie za mnie kciuki, lecimy z pierwszą gierką, oczywiście pierwsza gierka solo. Okej, kochani, dzisiaj mamy utrudnioną troszeczkę sprawę, ponieważ nie gramy na zwykłej mapie solo, tylko gramy na mapie konkursowej, także nie wiemy, co tutaj się może wydarzyć i co na nas czeka, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. O, widzę, że tutaj mamy Broka, którego możemy w sumie... ściągnąć. Tak jest, udało się, nice. Mamy już dwa perkuby, tutaj mamy trzecią skrzynkę. Ta mapa nie jest taka zła pod Piper, bo widzę, że tu jest sporo przestrzeni, więc powinniśmy coś tam ugrać. Dobra, w ogóle patrzcie, jakiego mam ładnego złotego, świecącego się skina. Dajcie znać, czy macie jakieś złote i srebrne skiny, bo jestem ciekawa, czy udało wam się nazbierać tyle monet. Ja już troszeczkę ich mam. Dobra, mamy tutaj szelkę, jeszcze raz. I jeszcze raz, kurde, nam zwiała. Dobra, nie będziemy się tutaj z nią gadać, bo wiadomo, że na blisko nie mamy z nią szans. W ogóle bardzo szybko idzie strefa, mam wrażenie, że po prostu zaraz mnie tutaj zgniecie. I to jest bardzo niedobrze, ponieważ no na blisko sobie z tymi zadymiarzami nie poradzę. Dobra, kolejny strzał. Szelkę, o nie, ona ma ulta. Dobrze wiemy, że szelka na ulcie jest bardzo niebezpieczna. Najgorzej będzie, jak mi zaraz ktoś z tych krzaków wyskoczy. W ogóle jest czterech zadymiarzy, gdzie oni wszyscy są? Wiem, że tutaj w tych krzakach jest szelka. Chyba, że już gdzieś sobie poszła. Jest, 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 jest! Kurczę! Dobra, chowam się do krzaków.
Tam mam Leona. Jest, ona ma 441 HP, mogę ją ściągnąć. Nice, udało się. Dobra, ściągnęłam dwóch naraz, wielkie starcie. Zabieram tego Cube'a. Ult. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nice, udało się. Czyli szczęśliwa mapa. Oczywiście od razu dajemy tutaj łapeczkę w górę, no bo skoro wygraliśmy i było tak łatwiutko, no to łapeczka w górę się należy. Dobrze, moi drodzy, lecimy z kolejną mapą. Mapa otwarta. No zobaczymy, jak się spisze tutaj moja Piperka. Kurde, nie tak, autoatak to był, widzowie, nie to, nie o to chodziło. Nie o to chodziło Faralowi, pszczółka Maja sobie lata. Ale żona tak przyjęła i ja ją teraz dobijam. Boom! Wow! Ależ ona to przyjęła ładnie. Kruczek. Że jak kruczka złapie, dostał! Ależ kolejny potężny strzał. Bomba. Ej, dobra jest ta mapa pod Piperkę. Spoko, loko. Spoko! Kurde, no nie wierzę w to. Chodź tu. Nie żyjesz! Dobra. Trzech zadymiarzy w grze, tak? Te krzaki. O! Ból! Nara! Bomba. Bomba. Ale ten ból chce ze mną zatańczyć, tak widzowie? Nie no, kurczę. Nie no! Dlaczego Shelly 7? Uciekaj mi stąd, Shelly 7. Walcz z tym bólem, tak? Same postacie na blisko, ja dziękuję. Dobra, ja mam tak pogonię do tego bóla. Dziękuję za uwagę. Jeden, jeden. Lecimy dalej. Ostateczne starcie. Okej, moi drodzy, lecimy z gierką duo i już widzę, że ta mapa totalnie nie nada się pod Piper, bo jest tutaj dużo murków i tutaj bardziej postacie na blisko, ale mamy w swojej drużynie ziomeczka, który grał Rose'ą, więc on będzie mi tutaj na blisko podjeżdżał ziomków, a ja będę po prostu trzymała dystans i atakowała na daleko. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Plan jest, zobaczymy, czy się powiedzie. Dobra, mamy już w ogóle 4 cuby, więc dobrze zaczynamy. I widzę, dobra, tutaj mamy Karla, dostał strzała. Dobra, dostał Leon, super. Jeszcze z dwa strzały i będę miała nabitego ulta. Muszę poczekać, aż mi się naładuje amunicja. Dobra, dostał. Jeszcze raz. Dobra, leży, moi drodzy. Mamy 5 power cubesów, ale jest 5 drużyn nadal. To nie wróży nic dobrego. Dobra, mamy Bula, dostał raz. Ale że on ucieka w burze? Dobra, niech ucieka. O, ile on tutaj zniknął. Dobra, super. Mamy już 6 cubów. Jeszcze raz w kruka. Super, ale dostał. Nie, ems, ems, ems. 700 HP, 762 HP. Kurde. Co ją teraz zrobić? Dobra, ja atakuję, atakuję kruka. Jeszcze jeden strzał. Leży ten kruk, zobaczcie ile perki obsów. Sama sobie poradziłam w tej grze. Totalnie sama. Moi drodzy, drugie, pierwsze miejsce, czyli łącznie zdobyłam 20 punktów, maksymalną ilość punktów, więc ja totalnie nie mogę już przegrać w tym odcinku. No i myślę, że Farrell dzisiaj będzie częstował się kiełbasem i czekoladą. No dobrze, moi drodzy, JJ-ka zdobyła maksymalną ilość punktów. Gram w drużynie z Nitą. Jeżeli wygramy obydwoje, to obydwoje zajadamy. Tak jest, więc Cezar postaraj się, abym ja tylko nie został na lodzie i nie zajadał tylko tej kiełbaski. Shelly Tara. Dobra, tu mam przypał totalny. Trafiłem. Nie trafiłem. Dobra, bierz te power cubesy, przydadzą się. Będzie mocniejszy damage. Uciekam, uciekam. Tara mnie zabije. Nie, żyje. Na szczęście żyje. Wow, 780 HP. To było ciężkie, to było trudne. To nie jest mapa na Piperkę. Nie wiem, jak JJ-ka tu ugrała. Miała aż mega szczęście, najwyraźniej. Albo po prostu jest taka dobra. Jedno z dwóch. Tą Shelly trafię? Trafiam! Ale pociągło, co? Pociągło. Leży. Okej, teraz jakby ta pamka spuszowała tą Shelly, by było super. Musimy ich wyeliminować. Tak nie będzie. Kroję, uciekam! Wielkie starcie, bomba, bomba! Dobra. Nie! O nie, 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 nie. Tego Barley'a trzeba wyjaśnić. Leży! Mamy to. Remis, remis. Udało się. Udało się, JJ-ka. Dałaś bardzo dobry mecz, piąteczka. Trzeba to uczcić we dwoje. Nie.
No jak nie, no. To ty miałeś to jeść. Nie, no słuchaj, nie mogę. Ale pokaż na tą kiełbaskę. Jezu, ona mi jeszcze kiełbaskę będzie wybierać. Ale... Jak to wygląda! No to jest normalnie... To wygląda... To jest Nutella! To aż mam ciarki! To Nutella jest, co ty gadasz? Justyna, dawaj, dawaj. Widzowie, to jest jeszcze takie tłuste, bo to tam jest olej. Tak, tu jest sam tłuszcz. To można zmiksować. Tak! Chyba se żartujesz. Maczaj tą kiełbaskę mocniej. Dobra. Zdrówko. Ale że ty mi ubrudziłeś spodnie. Symulant. To było najobrzydliwsze, co ja w życiu chyba zjadłam. Nie. Taka wędzona kiełbasa z taki, to nie jest jeszcze taka typowa czekolada dobra, tylko to jest taka czekolada coś jak wnętrze wafelka, takiego zwykłego wafelka, takiego czekoladowego, przekładanego, to jak wnętrze i takie jeszcze mniej słodkie niż to wnętrze. Ja język podkuliłem do góry. Nie, jak ja poczułam ten... O Jezus! Dobrze, to teraz jeszcze kupmy sobie puskinie na pocieszenie i będzie elegancko. Okej, moi kochani, to co? Ja jako pierwszy. Ale że ty masz kodu Farel w sklepie? Ale że tak? No. Farel. Pamiętajcie, przez double L. Okej. Okay. Double L. Double L. A już za 6 dni i 18 godzin będzie nowy skin, także kolejny winner na się skin na kanale. Kupujemy! Choco Piper! Piękna. Mam to. Piękna, no. Najlepszy chyba skin do Piper. Może nie. Nie, no są super skiny. Wszystkie skiny są do Piper super. Ja nie mam niestety takich skinów fajnych jak JJK. Mam tylko taki i taki. Okej, moi drodzy, a więc to by było na tyle z tego odcinka. No, było smacznie i przyjemnie. Wyszło nie tak jak chciałam, ale też było dobrze. Tak, to jest bardzo fajne w naszych odcinkach, że mimo, że zremisujemy, to i tak sobie kupujemy prezenty i zajadamy te niedobre rzeczy. To jest wspaniałe. Jeżeli macie jakieś kolejne pomysły na kary, no to koniecznie piszcie w komentarzach, z chęcią przeczytamy i wprowadzimy w życie. Ja nie będę czytał. Pamiętajcie o tym, żeby wziąć udział w konkursie, wpadajcie na nasze Instagramy, w grupę na Facebooku, TikTok i wszystkie linki macie w opisie. Zapraszamy jeszcze raz do sklepu Pixi po świąteczne koszulki. No i a już co? Od dzisiaj nowy wzór na sklepu Pixi. Nowa tajemnicza postać z kolekcji Animals. Sprawdzajcie koniecznie, trzymajcie się. Cześć!